Strona 452, rozdział wytwarzanie wartości dodatkowej względnej, podrozdział maszyna i wielki przemysł, podrozdział 4, fabryka. Na początku tego rozdziału rozpatrywaliśmy ciało fabryki, rozczłonkowany zespół maszyn. Potem widzieliśmy, jak maszyna, wchłaniając pracę kobiecą i dziecięcą, pomnaża materiał ludzki, będący przedmiotem wyzysku. Jak, przedłużając bez ograniczeń dzień roboczy, konfiskuje całe życie robotnika. Jak, doskonaląc się, wytwarza w coraz krótszym czasie potężnie wzrastającą masę produktu i jak ostatecznie staje się systematycznym środkiem uruchomienia w każdym okresie czasu coraz więcej pracy, czyli coraz intensywniejszego wyzyskiwania siły roboczej. Teraz przejdziemy do całokształtu fabryki w jej najbardziej rozwiniętej postaci. Doktor Ure, ów pindar fabryki automatycznej, z jednej strony opisuje ją jako kooperację różnych kategorii robotników, dorosłych i niedorosłych, którzy umiejętnie i pilnie dooglądają zespołu maszyn wytwórczych wprawianych nieprzerwanie w ruch przez centralną siłę, centralny motor. A z drugiej strony jako potężny automat złożony z niezliczonych organów mechanicznych i organów świadomych pracujących solidarnie i nieustannie nad wytwarzaniem tego samego przedmiotu, tak, że wszystkie te organy podporządkowane są jednej sile poruszającej, która sama wytwarza swój ruch. Te dwa określenia nie są bynajmniej równoznaczne. W pierwszym złożony robotnik łączny, czyli społeczny organizm pracy, występuje jako czynny podmiot pracy, a mechanizm automatyczny jako jej podmiot. W drugim zaś mechanizm automatyczny jest podmiotem, a robotnicy jako organy świadome są dołączeni do jego organów nieświadomych i wraz z nimi podporządkowani centralnej sile poruszającej. Określenie pierwsze dotyczy każdego możliwego zastosowania maszyn na szerszą skalę. Drugie charakteryzuje ich kapitalistyczne zastosowanie. A więc nowoczesny system fabryczny, to też URE, lubi przedstawiać nam centralną maszynę poruszającą nie tylko jako automat, lecz również jako autokratę. W tych wielkich warsztatach dobraczynna siła pary skupia wokół siebie miriady poddanych. Wraz z narzędziem pracy także umiejętność posługiwania się nim przechodzi z robotnika na maszynę. Produktywność narzędzia wyzwala się z ciasnych osobowych ograniczeń właściwych ludzkiej sile roboczej. Wskutek tego zniesiona zostaje podstawa techniczna, na której spoczywa podział pracy w manufakturze. Zamiast cechującej ją hierarchii wyspecjalizowanych robotników, widzimy w automatycznej fabryce tendencję do wyrównywania, czyli niwelacji prac wykonywanych przy obsłudze maszyn. Zamiast sztucznie wytworzonych różnic pomiędzy robotnikami cząstkowymi, występują na plan pierwszy naturalne różnice wieku i płci. Podział pracy zjawia się znów w fabryce automatycznej, najpierw w postaci przydziału robotników do wyspecjalizowanych maszyn oraz przydziału mas robotniczych, nie stanowiących jednakże zespołu zorganizowanych do poszczególnych oddziałów fabryki, gdzie pracują przy maszynach narzędziowych jednego rodzaju, ustawionych obok siebie w szeregu, gdzie więc zachodzi wśród nich tylko kooperacja. Prosta, rozczłonkowana grupy z manufaktury ustępuje miejsca związkowi głównego robotnika z paru pomocnikami. Różnicą zasadniczą staje się różnica między robotnikami zatrudnionymi istotnie przy maszynach narzędziowych. Doliczyć tu wypada kilku robotników dozorujących, względnie dostarczających pożywienia maszynom pędnym, a zwykłymi podręcznymi robotników pracujących przy owych maszynach prawie wyłącznie dziećmi. Do podręcznych należą w mniejszym lub większym stopniu wszyscy feeders, nakładacze dostarczający tylko maszynom materiału pracy. Obok tych kategorii głównych występuje niewielki liczebnie personel zajęty kontrolą i stałym naprawianiem wszelkich maszyn. Inżynierowie, mechanicy, stolarze itd. Jest to wyższa po części posiadająca fachowe wykształcenie naukowe, po części rzemieślnicza warstwa pracowników przyłączona do robotników fabrycznych spoza ich kręgu. Przypis 181. Jest to znamienne dla umyślnego fałszerstwa statystycznego, które i w innych wypadkach dałoby się wykazać szczegółowo, gdy ustawodawstwo fabryczne stanowczo wyłącza z zakresu swego działania powyższych robotników jako robotników niefabrycznych. To ogłaszane przez parlament returns
równie stanowczo włączają do kategorii robotników fabrycznych nie tylko inżynierów, mechaników itd., ale również kierowników fabryk, biuralistów, gońców, magazynierów, pakowaczy itd. Słowem, wszystkich ludzi zatrudnionych w fabryce z wyjątkiem samego właściciela fabryki. Ten podział pracy jest czysto techniczny. Wszelka praca przy maszynie wymaga wczesnej nauki robotnika, żeby mógł się wdrożyć do uzgadniania swych własnych poruszeń z miarowym, ciągłym ruchem maszyny automatycznej. Ponieważ całość maszyn sama tworzy system maszyn różnych, lecz działających jednocześnie i połączonych z sobą, więc kooperacja oparta na tym systemie wymaga przydzielenia różnych grup robotniczych do różnego rodzaju maszyn. Lecz maszynowy sposób produkcji obala konieczność rękodzielniczego utrwalania tego podziału za pomocą stałego przeznaczania tych samych robotników do tych samych czynności. Przypis 182. Przyznaje to URE. Powiada on, że robotnicy w razie konieczności mogą być przez kierownika przesuwani od jednej maszyny do drugiej, po czym woła z triumfem. Tego rodzaju zmiany stoją w oczywistej sprzeczności z dawną rutyną polegającą na podziale pracy. Kiedy jeden robotnik kształtuje główkę szpilki, drugi ostrzy jej koniec itd. Philosophy of Manufactures. Raczej powinien by zapytać, dlaczego fabryka automatyczna porzuca tę dawną rutynę jedynie w razie konieczności. Ponieważ nie robotnik, lecz maszyna nadaje fabryce ogólny ruch, ustawiczna zmiana osób może się odbywać bez przerywania procesu pracy. Uderzającym tego dowodem jest Relay System, system zmian wprowadzony w czasie rokoszu fabrykantów angielskich w latach 1848-1850. Szybkość wreszcie, z jaką w wieku młodzieńczym można się nauczyć pracy przy maszynie, czyni zbytecznym kształcenie specjalnej kategorii robotników wyłącznie do pracy maszynowej. Przypis 183. Gdy brak ludzi, jak na przykład w czasie wojny domowej w Ameryce, burżuazja w drodze wyjątku używa robotników fabrycznych do najgrubszych robót, jak budowa dróg itd. Angielskie Ateliers Nationaux, warsztaty narodowe z roku 1862 i późniejsze warsztaty dla bezrobotnych w przemyśle bawełnianym tym się różniły od warsztatów francuskich z roku 1848, że w tych ostatnich robotnik wykonywał nieprodukcyjne roboty na koszt państwa, w pierwszych zaś produkcyjne roboty miejskie na korzyść burżuazji, i przy tym wykonywał je taniej od zwykłych robotników, wrzucany w ten sposób do konkurencji z nimi. Wygląd fizyczny robotników przemysłu bawełnianego jest teraz niewątpliwie lepszy. Przypisuję to, gdy idzie o mężczyzn, publicznym robotom na świeżym powietrzu. Mowa tu o robotnikach fabrycznych z Preston, użytych do osuszania błot prestońskich. Ale w fabryce czynności zwykłych pomocników po części mogą być wykonywane przez same maszyny. Przypis 184. Przykład. Różne przyrządy mechaniczne wprowadzone w przemyśle wełnianym po wejściu w życie ustawy z roku 1844 celem zastąpienia pracy dzieci z chwilą, gdy dzieci samych panów fabrykantów będą musiały terminować jako pomocnicy w fabryce, ten dział mechaniki, dotychczas leżący odłogiem, zacznie się natychmiast świetnie rozwijać. Self-acting mules, automatyczne przędzarki, należą do najniebezpieczniejszych maszyn. Wypadki najczęściej zdarzają się z małymi dziećmi, które czołgają się pod przędzarkami będącymi w ruchu, aby zamieść pod nimi podłogę. Wielu minders, robotników zatrudnionych przy przędzarkach, było pociąganych za to do odpowiedzialności sądowej. Przez inspektorów fabrycznych i skazywanych na kary pieniężne, ale bez jakiegoś ogólnego, pomyślnego wyniku. Gdyby producenci maszyn wymyślili choćby maszynę zamiataczkę, która by zwolniła małe dzieci od konieczności czołgania się pod maszynami, byłoby to bardzo cenne uzupełnienie naszych środków ochronnych. Po części zaś dzięki swej zupełnej prostocie umożliwiają częste i szybkie zmiany osób zajętych tą charówką. Chociaż więc pod względem technicznym maszyna zupełnie obala dawny system podziału pracy, to jednak zwyczajowo jako tradycja manufaktury wlecze się on zrazu w fabryce, a później
jest systematycznie przywracany i utrwalany przez kapitał w formie jeszcze bardziej odrażającej jako środek wyzyskiwania siły roboczej. Przedtem dożywotnią specjalnością robotnika było posługiwanie się narzędziem cząstkowym. Obecnie staje się nią obsługiwanie maszyny cząstkowej. Nadużywa się maszyny po to, aby samego robotnika od lat dziecięcych przemienić w cząstkę maszyny cząstkowej. Przypis 185. Pozwala to więc ocenić bajeczny pomysł Proudhona, który konstruuje maszynę nie jako syntezę środków pracy, lecz jako syntezę prac cząstkowych dla samych robotników. W ten sposób nie tylko zmniejszają się znacznie koszty potrzebne do odtworzenia samego robotnika, ale do najwyższego stopnia dochodzi też jego bezsilność i zależność od całokształtu fabryki, a więc od kapitalisty. Tutaj, jak zresztą wszędzie, trzeba odróżniać zwiększenie wydajności dzięki rozwojowi społecznego procesu produkcji od zwiększania wydajności dzięki poddaniu tego procesu wyzyskowi kapitału. W manufakturze i w rzemiośle robotnik posługuje się narzędziem, w fabryce służy maszynie. Tam wprawiał w ruch środki pracy, tu musi iść za ich ruchem. W manufakturze robotnicy są członami żywego mechanizmu. W fabryce istnieje niezależny od nich mechanizm martwy, do którego są wcieleni jako jego żywe akcesoria. Przytłaczająca jednostajność nieskończonego mozołu polegającego na ustawicznym powtarzaniu wciąż tego samego mechanicznego procesu pracy przypomina mękę Syzyfa. Brzemię pracy, jak ów głaz syzyfowy, raz po raz wali się z powrotem na strudzone barki robotnika. Przypis 186. Fryderyk Engels. Die Lage der arbeitenden Klasse. Nawet pospolity, optymistyczny wolnohandlowiec pan Molinari czyni następującą uwagę. Człowiek zużywa się prędzej, gdy dozoruje przez 15 godzin na dobę jednostajnego ruchu mechanizmu, niż gdyby wytężał przez ten sam przeciąg czasu swą siłę fizyczną. Ta praca dozorowania byłaby może pożyteczną gimnastyką umysłu, gdyby nie to, że trwa zbyt długo i przez swój nadmiar rujnuje w końcu zarówno umysł, jak ciało. G. de Molinari, Etudes Economiques, Paryż 1846. Doprowadzając system nerwowy do najwyższego natężenia, praca przy maszynie tamuje zarazem wszechstronną grę mózgów i uniemożliwia wszelką swobodną działalność umysłową czy cielesną. Samo nawet ułatwienie pracy staje się środkiem tortury, gdyż maszyna wyzwala nie robotnika z pracy, lecz pracę z jego treści. Cechą wspólną wszelkiej produkcji kapitalistycznej jako nie tylko procesu pracy, lecz również procesu pomnażania wartości kapitału jest to, że nie robotnik stosuje warunki pracy, lecz przeciwnie, one stosują robotnika, ale dopiero maszyna nadaje temu odwróceniu technicznie uchwytną rzeczywistość. Środek pracy dzięki swojej przemianie w automat występuje w samym procesie pracy wobec robotnika jako kapitał, jako praca martwa, która ujarzmia i wysysa żywą siłę roboczą. Jak już poprzednio wspominaliśmy, oddzielenie duchowych sił procesu produkcji od pracy ręcznej i przekształcenie ich w siły panowania kapitału nad pracą dokonuje się ostatecznie w wielkim przemyśle opartym na produkcji maszynowej. Umiejętność cząstkowa indywidualnego robotnika, wyjałowionego przez maszynę, traci znaczenie, stając się czymś ubocznym i znikomym wobec nauki, wobec potężnych sił przyrody i wobec masowej pracy społecznej, które ucieleśniają się w systemie maszyn i wraz z nim stanowią potęgę majstra. To też majster ów, w którego mózgu maszyna i jego monopol na nią zrosły się nierozerwalnie, przy pierwszym lepszym zatargu woła pogardliwie do swych rąk. Robotnicy fabryczni powinniby święcie pamiętać o tym, że praca ich jest w gruncie rzeczy bardzo podrzędną odmianą pracy wykwalifikowanej, że żadna inna praca nie jest tak łatwa do przyswojenia i żadna nie jest lepiej wynagradzana w stosunku do swej jakości, że w żadną inną pracę nie można tak prędko wprowadzić za pomocą krótkiego pouczenia ludzi zupełnie z nią nieobeznanych, ani dostarczyć jej w takiej obfitości. W istocie maszyna majstra odgrywa o wiele ważniejszą rolę w produkcji niż praca i umiejętność robotnika, którą można posiąść w ciągu 6 miesięcy i którą zdoła sobie przyswoić każdy parobek ze wsi.
Przypis 188. The factory operatives should keep in wholesome remembrance the fact that theirs is really a low species of skilled labor and that there is none which is more easily acquired or of its quality more amply remunerated or which by a short training of the least expert can be more quickly as well as abundantly acquired. The master's machinery really plays a far more important part in the business of production than the labor and the skill of the operative which 6 months education can teach and a common laborer can learn. The Master Spinner and Manufacturers Defense Fund Report of the Committee. Manchester 1854. Zobaczymy później, że master śpiewa z innej nuty, gdy grozi mu utrata jego żywych automatów. Techniczne podporządkowanie robotnika jednostajnemu biegowi środka pracy oraz szczególny skład organizmu roboczego złożonego z jednostek obojga płci i najróżniejszego wieku stwarza koszarową dyscyplinę, która rozwija się w całkowity reżim fabryczny i doprowadza do najwyższego rozwoju wyżej już wspomnianą pracę dozoru, a więc zarazem podział robotników na robotników fizycznych i na dozorców pracy, czyli na szeregowców przemysłu i jego podoficerów. Główna trudność w fabryce automatycznej polegała na wprowadzeniu niezbędnej dyscypliny, aby ludzie wyrzekli się przy pracy swych nieuregulowanych nawyków i utożsamili się z niezmienną regularnością wielkiego automatu. Ale stworzenie i skuteczne wprowadzenie w życie kodeksu dyscyplinarnego odpowiadającego potrzebom i szybkości systemu automatycznego, to godne Herkulesa przedsięwzięcie było szlachetnym dziełem Arkwrighta. Nawet dziś jeszcze, gdy system ten zorganizowany jest doskonale, niepodobna prawie wśród robotników w dojrzałym wieku męskim znaleźć dobrych pomocników do pracy przy maszynach automatycznych. Przypis 189. Ure. Philosophy of Manufactures. Strona 15. Kto zna życie Arkwrighta, z pewnością nie nazwie tego genialnego balwierza szlachetnym z wszystkich wielkich wynalazców XVIII wieku. Był on z pewnością największym złodziejem cudzych wynalazków i najbardziej nędznym drabem. Kodeks fabryczny, w którym kapitał ustanawia swą absolutną władzę nad robotnikiem na mocy swego prywatnego i udzielnego ustawodawstwa bez zachowywania to tak skądinąd drogiej burżuazyjnemu sercu zasady podziału władz i jeszcze mu droższemu systemu przedstawicielskiego, kodeks ten jest tylko kapitalistyczną karykaturą tego społecznego regulowania procesu pracy, które staje się niezbędne z chwilą zastosowania na wielką skalę kooperacji oraz zespołowych środków produkcji, zwłaszcza maszyn. Rejestr kar dozorcy zajmuje miejsce bata naganiacza niewolników. Wszelkie kary sprowadzają się oczywiście do kar pieniężnych i potrąceń z płacy. Zmysł ustawodawczy fabrycznych likurgów sprawia, że naruszenie ich ustaw staje się dla nich jeszcze zyskowniejsze, o ile to możliwe, aniżeli przestrzeganie ich. Przypis 190. Jest to przypis, który jest aż na 3 stronach. Niewola, w którą burżuazja zakuła proletariat, nigdzie nie wychodzi na jaw bardziej dobitnie niż w systemie fabrycznym. Tu ustaje wszelka wolność, faktycznie i prawnie. Robotnik musi być w fabryce o 5:30 rano, jeżeli spóźni się o parę minut, płaci karę, jeżeli o 10 minut w ogóle go nie wpuszczą, póki nie minie śniadanie, przez co traci czwartą część płacy dziennej. Musi jeść, pić i spać na komendę. Despotyczny dzwonek wypędza go z łóżka, odwołuje od śniadania i od obiadu. A cóż dopiero w samej fabryce? Tu fabrykant jest ustawodawcą absolutnym. Wydaje regulaminy fabryczne, jak mu się żywnie podoba, poprawia i uzupełnia ten swój kodeks według własnego uznania,
A gdyby nawet umieścił w nim największą niedorzeczność, to jednak sądy powiedzą robotnikom: skoroście dobrowolnie przyjęli tę umowę, to teraz musicie ją wykonywać. Robotnicy ci są skazani na to, aby od 9 roku życia aż do samej śmierci żyć pod fizycznym pod fizyczną i moralną rózgą. F. Engels die Lage der Arbeiten den Klasse. Co sądy powiedzą, wyjaśnia na dwóch przykładach. Pierwszy z tych wypadków zdarzył się w Sheffield pod koniec roku 1866. Pewien robotnik zgodził się tam do fabryki medalowej na 2 lata. Wskutek nieporozumienia z fabrykantem porzucił fabrykę i oświadczył, że pod żadnym warunkiem nie chce więcej pracować dla niego. Oskarżano go o złamanie umowy i skazano na 2 miesiące więzienia. Jeżeli fabrykant złamie umowę, odpowiada jako tylko civilitier w trybie prywatnoprawnym i grozi mu tylko grzywna. Po odsiedzeniu tych 2 miesięcy otrzymuje wezwanie od tego samego fabrykanta, aby zgodnie z dawną umową wrócił do fabryki. Robotnik odpowiada odmownie, już i tak odpokutował za złamanie umowy. Fabrykant skarży go ponownie i sąd go powtórnie skazuje, chociaż jeden z sędziów, Mr. Shi, publicznie piętnuje ten absurd prawny, że ktoś może bodaj przez całe życie być wciąż w kółko skazywany za jedno i to samo wykroczenie, względnie przestępstwo. Wyrok ten został wydany nie przez Great Unpaid zaściankowych Duckberries, lecz zapadł w Londynie, w jednej z wyższych instancji sądowych. Do wydania 4. Dziś ten stan rzeczy zmienił się. Z wyjątkiem niektórych wypadów, na przykład w gazowniach publicznych, robotnik jest dziś w Anglii równouprawniony z fabrykantem pod względem zrywania umowy i odpowiada za to tylko prywatnoprawnie. F.E., czyli Frederick Engels. Drugi przypadek zaszedł w Wiltshire w końcu listopada 1863. Około 30 tkaczek pracujących na krosnach parowych u niejakiego Harrupa, fabrykanta sukna w Lover's Mill pod Westbury Lye, zastrajkowało z tego powodu, że ów Harrup miał przyjemny zwyczaj potrącania im z płacy kar pieniężnych za spóźnienie się z rana, mianowicie 6 pensów za 2 minuty, szylinga za 3 minuty, szylinga i 6 pensów za 10 minut. Czyni to 9 szylingów za godzinę, czyli 4 funty i 10 szylingów za dzień, gdy ich przeciętna płaca w roku nie przekraczała nigdy 10-12 szylingów tygodniowo. Harrup najął sobie również chłopca, któremu kazał trąbieniem oznajmiać o godzinie otwarcia fabryki, co ten niekiedy czyni jeszcze przed 6 rano. Robotnikom, których nie ma przed progiem fabryki, w chwili gdy ustaje głos trąbki, zamyka się bramę przed nosem, a przed wpuszczeniem do fabryki zapisuje się im kary pieniężne. A że przy tym w budynku nie ma zegara, więc nieszczęsne ręce są zdane na łaskę i niełaskę młodocianego szyldwacha działającego według woli pana Harrupa. Strajkujące robotnice, matki rodzin i dziewczęta oświadczyły, że powrócą do fabryki, jeżeli zamiast szyldwacha będzie zegar i jeżeli zostanie wprowadzona dorzeczna taryfa kar. Harrup pozwał do sądu pokoju 19 kobiet i dziewcząt o złamanie umowy. Sąd skazał je przy głośnym szemraniu publiczności na karę pieniężną po 9 pensów i na opłacenie kosztów sądowych w sumie 2 szylingów i 6 pensów. Harrup udał się z sądu do domu odprowadzony gwizdaniem tłumu. Do ulubionych metod fabrykantów należy karanie robotników potrąceniami z płacy za braki w dostarczanym im materiale. Metoda ta była w roku 1866 powodem strajku powszechnego w angielskich okręgach garncarskich. Sprawozdania Child Ample Commission 1863-1866 przytaczają wypadki, gdy robotnik obciążony był tylu karami, że zamiast pobrać płacą, jeszcze okazywał się w zamian za swą pracę i dzięki regulaminowi kar dłużnikiem swego sławetnego majstra. Budujących przykładów pomysłowości samowładców fabrycznych
W dziedzinie potrąceń z płacy dostarczył też niedawny kryzys bawełniany. Ja sam, powiada inspektor fabryczny R. Baker, musiałem niedawno wszcząć sprawę sądową przeciw pewnemu fabrykantowi bawełny, który w tych trudnych i ciężkich czasach potrącał 10 pensów niektórym młodocianym, powyżej 13 lat. Robotnikom za lekarskie świadectwo wieku, które jego samego kosztowało tylko 6 pensów i za które prawie pozwala potrącić tylko 3 pensy, a zwyczaj każe nic nie potrącać. Inny fabrykant, żeby osiągnąć ten sam cel bez popadania w konflikt z ustawą, nakłada na każde biedne dziecko, które u niego pracuje, taksę 1 szylinga za nauczenie go umiejętności i tajników przędzenia, gdy tylko świadectwo lekarskie uzna je za dojrzałe do tej pracy. Istnieją więc ukryte przyczyny, które trzeba znać, aby pojąć tak nadzwyczajne zjawiska jak strajki w dzisiejszych czasach. Mowa tu o strajku tkaczy maszynowych w fabryce w Darwen w czerwcu 1863. Reports of Inspector of Factories z 30 kwietnia 1863. Sprawozdania fabryczne obejmują zawsze okres przekraczający ich oficjalną datę. Wzmiankę tylko poświęcimy materialnym warunkom, w jakich odbywa się praca fabryczna. Wszystkie organy zmysłów jednakowo niszczy sztucznie podwyższona temperatura, atmosfera przesycona odpadkami surowca, ogłuszający hałas itd. Nie mówiąc już o niebezpieczeństwie życia w gąszczu maszyn, które z regularnością pór roku produkują swe przemysłowe biuletyny z pola bitwy. Przypis 190a ustawy o ochronie przed niebezpiecznymi maszynami wywarły dobroczynny wpływ, ale dziś mamy nowe źródła nieszczęśliwych wypadków, których nie było przed 20 laty. Zwłaszcza zwiększona szybkość maszyn. Koła, wały, wrzeciona i krosna poruszają się dziś z szybkością zwiększoną i wciąż wzrastającą. Palce muszą pewniej i zwinniej wiązać rwącą się nitkę, gdyż w razie opóźnienia lub nieostrożności same padają ofiarą. Wiele nieszczęśliwych wypadków pochodzi z gorliwości robotników, z chęci jak najszybszego wykonania roboty. Trzeba pamiętać o tym, że dla fabrykantów jest rzeczą pierwszorzędnej wagi, aby utrzymywać maszyny w nieustannym ruchu, to znaczy wytwarzać przędze i tkaniny. Każda minuta przerwy jest nie tylko stratą siły napędowej, ale też uszczerbkiem dla produkcji. Dlatego dozorcy zainteresowani w ilości produktu popędzają robotników, aby utrzymywali maszynę w ruchu. A jest to równie ważne dla tych robotników, którzy są płatni od wagi czy od sztuki. Toteż, choć w większej części fabryk nie wolno czyścić maszyn w ruchu, w praktyce robi się to wszędzie. Tylko ta jedna przyczyna spowodowała 906 nieszczęśliwych wypadków w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Jakkolwiek czyszczenie maszyn odbywa się codziennie na sobotę wyznacza się zazwyczaj czyszczenie gruntowniejsze, a dzieje się to przeważnie podczas ruchu maszyn. Jest to czynność bezpłatna, to też robotnicy starają się uwinąć z nią jak najszybciej. Dlatego liczba wypadków w piątek, a zwłaszcza w sobotę, bywa o wiele większa niż w inne dni tygodnia. W piątek nadwyżka nad przeciętną pierwszych 4 dni wynosi 12%, w sobotę zaś mamy nadwyżkę 25% nad przeciętną z poprzednich 5 dni tygodnia. Jeżeli jednak uwzględnimy, że sobotni dzień fabryczny liczy tylko 7,5 godziny zamiast zwykłych 10,5, nadwyżka ta urasta do przeszło 65%. Reports of Inspector of Factories z października 1866. Oszczędzanie społecznych środków produkcji dopiero w systemie fabrycznym dojrzałe jak w oranżerii staje się w ręku kapitału zarazem systematycznym ograbianiem robotnika z warunków niezbędnych do życia w czasie pracy, z przestrzeni,
powietrza, światła, a także ze wszystkich środków chroniących robotnika przed niebezpiecznymi dla życia lub szkodliwymi dla zdrowia warunkami procesu produkcji, nie mówiąc już o urządzeniach mających na celu wygodę robotnika. Czyż niesłusznie Fourier nazywa fabryki złagodzoną katorgą? Przypis 191. W pierwszym dziale księgi trzeciej opiszę niedawną kampanię fabrykantów angielskich przeciw artykułom ustawy fabrycznej dotyczącym ochrony członków rąk przed niebezpiecznymi maszynami. Tu niech wystarczy cytat z urzędowego sprawozdania inspektora fabrycznego Leonarda Hornera. Słyszałem fabrykantów rozprawiających o nieszczęśliwych wypadkach z niewypaczalną frywolnością. Na przykład utratę palca uważają za drobnostkę. Życie robotnika i jego widoki na przyszłość tak dalece zależą od jego palców, że tego rodzaju strata jest dlań wypadkiem niezmiernie poważnym. Gdy zdarza mi się słyszeć tak bezmyślną paplaninę, zadaję następujące pytanie. Przypuśćmy, że pan potrzebuje jednego dodatkowego robotnika i że zgłaszają się dwaj, pod każdym względem jednakowo dobrze wykwalifikowani, ale jednemu z nich brak palca wielkiego lub wskazującego, którego pan wybierze. Każdy z nich bez wahania odpowiadał, że robotnika posiadającego wszystkie palce. Ci panowie fabrykanci mają całkiem błędne uprzedzenia do tego, co nazywają ustawodawstwem pseudofilantropijnym. Reports of Inspection of Factories. Październik 1855. Ci panowie fabrykanci to ludzie nie w ciemię bici i nie darmo przyklaskiwali z zapałem buntowi właścicieli niewolników. Przypis 192. W fabrykach, które najdłużej podlegały ustawie fabrycznej z jej przymusowym ograniczeniem czasu pracy i innymi przepisami, zniknęły niektóre plagi poprzedniego okresu. Samo ulepszenie maszyn na pewnym szczeblu wymaga ulepszonej konstrukcji budynków fabrycznych, co wychodzi na korzyść robotnika. Więc koniec na dzień dzisiejszy. W następnym odcinku będziemy czytać strona 461, walka między robotnikiem a maszyną.